wakacje w pełni, a wielu mieszkańców naszego regionu, gdy tylko może, udaje się na kąpieliska, by odpoczywać, pluskając się w wodzie. Sanepid radzi jednak ostrożność i czytanie ostrzeżeń. W niektórych akwenach odkryto bowiem niebezpieczne bakterie. W naszym województwie mamy w tym roku, w tym sezonie letnim, 47 kąpielisk, które są pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Do tej pory wprowadzono trzy zakazy kąpieli. Dwa już odwołano. Odwołano zakaz kąpieli w Dąbiu i w Gęsiej Łączce w powiecie drawskim. Nadal obowiązuje zakaz kąpieli w kąpielisku Lubczyna w powiecie goleniowskim. W wszystkich trzech kąpieliskach wykryto bakterie z grupy coli, które świadczą o tym, że woda była zanieczyszczona. Kąpielisko w Dąbiu jest już czynne, co oznacza, że kąpiel nie jest dla nas niebezpieczna. Bakterie najczęściej występujące w wodzie to sinice oraz bakterie coli. Są one niebezpieczne, bo po wniknięciu do organizmu mogą powodować przykre konsekwencje, które mogą skończyć się nawet w szpitalu. Normalnie bakterie coli występują w naszym organizmie, ale jeżeli wydostaną się na zewnątrz, czyli jeżeli mają styczność z naszym ciałem, dostaną się do naszego przewodu pokarmowego, mogą być dla nas szkodliwe. Mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, biegunek, wymiotów. Obiektem zainteresowania sanepidu w sezonie wakacyjnym są nie tylko kurorty nadmorskie oraz stan wody w akwenach wodnych i jeziorach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przy drogach widać coraz więcej osób handlujących owocami lasu, czyli na przykład jagodami. Sanepid ostrzega, że dary lasu mogą być zakażone tzw. boblowicą, która może być niebezpieczna dla naszego zdrowia. Oczywiście zawsze zwracamy uwagę na to, żeby jednak nie kupować owoców od osób, które sprzedają je przy drodze. Przede wszystkim jest to nielegalne, a po drugie nie wiemy, od kogo kupujemy te owoce. Chodzi też o to, o same warunki zbierania takich owoców, a także o to, w jaki sposób są przetrzymywane. Tak naprawdę zatrzymując się przy drodze, stwarzamy zagrożenie dla innych osób, które jadą tą drogą, a poza tym kupujemy owoce, które nie wiemy, kto zbierał, jak długo były przechowywane i w jakich warunkach. Sprzedawanie grzybów i jagód przy drogach w myśl przepisów jest zabronione, ale ten przepis nie jest rygorystycznie przestrzegany. Handlują bowiem przede wszystkim osoby biedne oraz starsze, dla których ta praca to okazja do podreperowania skromnego domowego budżetu.